Siemandero, krótki wypad robię na rybki. Ubieram tą oto czapkę i dzisiaj powiem o niej kilka słów, bo uważam, że warto. Widzimy się nad wodą. No i witam ponownie. Mówiłem, że będzie o czapce, to będzie o czapce. Z takich okoliczności przyrody ławka. Stoły do szachów. Stoły do ping-ponga. A tam, moi drodzy, w tle. Kościół jednej doby w miejscowości Cisiec. Okej, ale wróćmy do czapki. Pomyślicie pewnie, no Jezus, co za Janusz, skończyły się mu tematy już do nagrywania. Ale ja uważam, że osoby z taką dużą głową jak ja będą tym tematem zainteresowane. O co chodzi z tą dużą głową? Po prostu większość czapek jest tak zaprojektowana, że one nie nachodzą na całą głowę, tylko gdzieś tak dotąd. I jeżeli ktoś ma dużą dynię, tak jak na przykład ja, i irytuje go to, że czapka, jak ją ubierze, ma ją tylko dotąd, a ja tego strasznie nie lubię, to dla nich najfajniejszym rozwiązaniem będzie na przykład właśnie taka czapka, którą można dostać w Koronie Fishing. Darek mi ją polecił, powiedział: Szymon, na ciebie będzie idealna. No i okazało się, że właśnie tak jest, jest cała, fajnie, idealnie mi teraz na głowie siedzi. Nie mam tego takiego uczucia, że to mam tylko tak ubrane i później trzeba mocno spinać z tyłu. Ta czapka gdzieś, wiecie, albo tak, a tutaj ubieramy. Cała wchodzi idealnie i idealnie się trzyma. Dlatego, moi drodzy, jeżeli macie dylemat taki z czapkami, jaki miałem ja, to polecam jak najbardziej tą. A do tego samo wykonanie jest mistrzowskie, jak zresztą wszystkie ubrania tej marki. Nie jest to żadne, uwierzcie mi, lokowanie produktu, bo ja sobie tą czapkę kupiłem, pomimo tego, że bardzo dobrze z tą firmą współpracuję od wielu lat. Jest to po prostu polecenie dobrego produktu dla was, który może się wam przydać, bo możecie mieć taki sam problem, jak właśnie miałem ja. Tutaj jeszcze pokażę wam, fajne jest pancerne zapięcie. Tego nic nie ruszy. Samo szycie nie pozostawia, jak widzicie, żadnych złudzeń, że jest to produkt jakości naprawdę dobrej. Za rozsądną cenę. A teraz słyszycie, dzwony biją. Mój czas na dzisiejsze wędkowanie się kończy, bo trzeba wracać i robić niedzielny obiad, a później i madło, i pewnie jakieś rowery z juniorami i z żoną. Trzymajcie się, pozdrawiam was, zachęcam do subskrypcji kanału. Zostawcie tą subskrypcję, żebyście byli powiadamiani, zostawcie tą łapkę. Przełamcie się, zróbcie to, czego wam się nie chce. Bądźcie z tego dumni, bo zrobienie czegoś, co jest mega proste, daje dużo takim twórcom jak na przykład ja. Bo ja poświęciłem czas, żeby wam to pokazać. Czy wam się podoba, czy się wam nie podoba, dajcie łapkę do góry, na dół. Napiszcie coś w komentarzu. Będę wam bardzo wdzięczny. No i będę robił kolejne filmiki. Trzymajcie się. Udanego końca weekendu. Cześć.